Jak informowaliśmy już wcześniej, Pribex nie będzie budował dwóch suwalskich arterii drogowych. Zostanie także wykluczony z nowych przetargów na te inwestycje. Jednak nowe postępowania przetargowe mogą przynieść zupełnie nowe koszty budowy części trasy wschodniej i ulicy Pileckiego. Kilka tygodni temu pytaliśmy prezydenta Czesława Rynkiewicza, czy w umowach z pierwotnie wyłonionym wykonawcą został należycie zabezpieczony interes miasta, chociażby karą umowną. Dzisiaj spytaliśmy, czy miasto to wystosuje do byłego wykonawcy stosowne roszczenie. Oczywiście my mamy tutaj gwarancje, które były wymagane na etapie postępowania przetargowego. Chcemy z tych gwarancji tutaj skorzystać, z tych poręczeń, które są. Opóźnienie w budowie nie da się już w pełni odrobić, ale ratuszowi urzędnicy przyłożyli się do pracy w pracach inwentaryzacyjnych. Pozwoliło to na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ponownego przetargu. Jesteśmy już na etapie, jeden przetarg powinien być już ogłoszony, nie sprawdzałem w BIP-ie czy jeszcze nie, ale ja podpisałem już postępowanie przetargowe. Mówię tutaj o ulicy Witolda Pileckiego na osiedlu tam północ. Przetarg na odcinek trasy wschodniej z tunelem i mostem według przewidywań prezydenta powinien być ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Wyłonienie wykonawców i podpisanie z nimi umów, zdaniem Czesława Rynkiewicza, może potrwać od 2 do 3 miesięcy. Zakończenie inwestycji przesunie się zatem na przyszły rok, ale jak podkreśla prezydent, zgoda władz wojewódzkich na przesunięcie terminu zakończenia budowy pozwala spać spokojnie. Te pieniążki unijne nie przepadną na mnie, ale szkoda, że tego w tym roku nie zrobimy, a zdaję sobie sprawę z tego, że ceny robót budowlanych, drogowych ciągle wzrastają i na pewno ta cena z tego drugiego przetargu na jedno i drugie zadanie będzie wyższa niż miał kontrakt z Pribexem. Jeszcze niedawno prezydent Rankiewicz miał poważne obawy o wykonanie tunelu pod torami. Dzisiaj już patrzy w przyszłość nieco spokojniej. My utrzymujemy kontakt z podwykonawcą, z firmą, która całe to zabezpieczenie wykonała. I my musimy właśnie korzystać z usług tej firmy. No i zobaczymy, wyłonimy nowego wykonawcę. No i myślę, że ta firma też podwykonawcza z Gdańska, która właśnie wykonała ten tunel i to przejście pod torami, że jeszcze to instalację swoją zabezpieczającą podtrzyma kilka miesięcy. Tylko oczywiście to wszystko będzie kosztowało. Trudno zatem nie przyznać zasadności roszczeniom odszkodowawczym.